Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj Wam pokażę, jak ja robię kukurydzy, która jest 12 minut gotowa. Zapraszam do oglądania. Stawiamy do gotowania. Kiedy woda nam zaczyna się gotować, wtedy wrzucamy kukurydzy. Obieramy. Czyścimy z tych włosków dokładnie. I teraz pod bieżącą wodą umyjemy, tak żeby były nam czyściutkie. I jeszcze jedne, co ja robię po umyciu, to przekrajam na pół, tak żeby było wygodniej dzieciaczkom. Twarda jest, ale o, daliśmy radę. Zaczęła gotować. Dodajemy cukier. Dobrze wymieszać. W żadnym wypadku nie dodawać soli. I wrzucamy kukurydzę do gotowania. Gotuję zawsze pod przykryciem. Po 12 minutach u mnie w domu jest zapach niesamowity kukurydzy. Wyłączamy. I od razu wyjmujemy kukurydzę na talerzyk. W żadnym wypadku nie można trzymać w wodzie. Od razu jak wyjęliśmy, solimy. I zostało nam posmarować masełkiem. I teraz smarujemy każdym kołdą masełkiem. Ona jest gorąca i masełko nam się roztapia. Przepięknie pachnie. Na sam koniec zrobiła wykałaczkami po bokach, żeby było wygodnie do trzymania, do jedzenia. Jest bardzo smaczna, mięciutka, także próbujcie z przepisem Gotuj z Maszką.